Większości z Was Porsche kojarzy się z 911, ale mało kto z Was wie, że Porsche stworzyło pewną niezwykłą linię. Ta linia nazywa się Transaxle. Samochody, które mają z przodu silnik, z tyłu skrzynię biegów, dzięki temu doskonały rozkład masy. Te auta, jak widzicie po tych przykładach tutaj, doskonale nadają się na sportową jazdę, na wyścigową jazdę, na turystyczną jazdę również. To są bardzo wszechstronne auta i doskonale sprawdzające się w drodze. Dlatego też społeczeństwo Porsche od lat kultywuje tradycję spotykania się i wspólnej zabawy. Witam Państwa na Międzynarodowym Festiwalu Porsche. Cześć, jestem Paweł Wójtowicz. Przyjechaliśmy na Ligę Transaxli, stworzoną przez Igora. Super dzień, super meeting Porsche Transaxle, Porsche 924, 94, 968, 928. Było ponad 60 aut. Igor zaprosił mnie, żeby tu się zjawić. Szczerze mu dziękuję za tą możliwość. Naprawdę gratulowałem mu, gratulujemy tu jeszcze raz. Super, że to wyszło, super się udało. To towarzystwo, to spotkanie jest mi bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu, że tak powiem. Mam nadzieję, że w kolejnych imprezach na Silesia Ring, a także na kolejnych na Poznaniu frekwencja będzie równie doskonała jak dziś i wszystkich serdecznie zapraszam. Darek, przyjechałem z Warszawy. Dlaczego Liga? Dlatego, że to jest jedyne miejsce, gdzie można spotkać taką ilość transakcji różnej maści. Chyba nawet jedyne miejsce w Europie w tej chwili, gdzie można taką ilość transakcji spotkać. Porsche 928 S2, 86 rok. Jestem po prostu w szoku, jak to widziałem. To, co dzisiaj widziałem, będę pamiętał do końca życia. Jestem Marcin, przyjechałem z Krakowa. 928 siedzi mi w głowie, od kiedy miałem 6 lat. Byliśmy w Niemczech, patrzyłem przez tylnią szybę, człowiek jechał takim samochodem i mrugnął mi światłami. Kupiłem go, bo to mój rocznik i to już mnie całkowicie przekonało. Dlaczego Liga Transaxli? Dlatego, że to bardzo fajna inicjatywa. Można pościgać się z ludźmi, którzy są tak samo pozytywnie zakręceni i lubią robić to 30-40-letnimi samochodami. Dla fanu jeżdżenia po torze, a niekoniecznie bicia wszelkich rekordów.
Porsche 944 Turbo, mój ukochany samochód. Mam jeszcze jednego Porsche'aka, nowszego, ale ten skradł moje serce od samego początku. Przyjechałem dzisiaj, bo miałem taki swój prywatny cel, żeby zrobić mój personalny rekord. To jest fantastyczne auto, ze mną od praktycznie zawsze, od 2009 roku. W Porsche'ach siedzę od bardzo, bardzo dawna, od kiedy zrobiłem prawo jazdy w 1997 roku. W 2000 kupiłem pierwszego Porsche'aka i po prostu już zostałem z nimi na zawsze. Jestem z Warszawy i przyjechałem tutaj na Ligę Transaxli, ponieważ mój serdeczny kolega Igor Farafonow organizuje tą ligę. Zrobił to po prostu w perfekcyjny sposób. Jest to mistrz reklamy, mistrz gadżetów i designu, grafiki w ogóle. Wszystko tak pięknie to wyglądało. Cała oprawa graficzna, wizualna, to co się tutaj działo i ta atmosfera, która tutaj panowała wśród ludzi i wśród tych wszystkich Porsche'aków tak pięknie obklejonych, to jest w ogóle coś niewiarygodnego. To jest takie epickie spotkanie, bo czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. I muszę wam powiedzieć, że to był jeden z fajniejszych dni, jakie w życiu przeżyłem, jeżeli chodzi w ogóle o takie tego typu eventy. Porsche jest magiczną marką. Wielu z nas, gdy myśli o samochodach, to myśli o takim spełnianiu swoich dziecięcych marzeń, nie? Tak jak mieliśmy resoraki w dzieciństwie, się nimi bawiliśmy. Później przychodzi ta dorosłość, pierwsze prawo jazdy, pierwszy samochód. Większość z nas, wiecie, no, kupuje coś, na czym się nauczy jeździć, rozwali, nie będzie pamiętać, kiedyś wspomni o tym. Ale część ludzi przy tym pierwszym zakupie przypomina sobie ten moment, kiedy byli dzieciakami. I jakoś nie uważa, żeby mogło kupić cokolwiek innego. I to jest coś, co wydaje mi się, że łączy tych ludzi, którzy przyjeżdżają na imprezę transakcji. W sensie mamy, różni nas bardzo wiele. Mamy różny status majątkowy, różną sytuację prywatną, różne osobowości. Potrafimy się kłócić, nienawidzić. Ale zawsze łączy nas jedna pasja. To właśnie to piękne uczucie. I to taka świadomość, że wszyscy razem spełniamy nasze marzenia, nie? I potrafimy po nie sięgać. Mamy odwagę. I strasznie chciałbym to przekazać, bo wydaje mi się, że ostatnie lata bardzo mocno nas zmieniły, w sensie zmieniły punkty koncentracji, na co patrzymy, nie? Bardziej ustawianie na przeżywanie i na radzenie sobie z trudną sytuacją i otoczeniem. Ale gdzieś tam nie możemy tego sobie zabić. Bo jak my to w sobie zabijemy, to zabijemy to w naszych dzieciach. Zabijają to w ich życiu. Dlatego też wydaje mi się, że powinniśmy budować takie inicjatywy jak wyścigowe. Dawać ludziom marzenia, dawać do czego mogą sięgać, do czego mogą dążyć i pomagać im to realizować. Po to powstała właśnie Liga Transaxli. Bo nie chodzi to o transakcje, nie chodzi to o Porsche. Chodzi o to, że każdy z nas, nie zależy czy Capri, czy Cadet, Opel, czy Porsche, każdy z nas musi się nauczyć sięgać po swoje marzenia. Wtedy inaczej się żyje. Wydaje mi się, że to nas temperuje w jakimś stopniu. I nam towarzyszy przez całe życie. Dzięki wielkie, że byliście z nami. I do zobaczenia na kolejnej imprezie transakcji.